No halo, cześć, dzień dobry, a może dobry wieczór, w zależności kto jakiej porze mnie ogląda. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Ja jestem Pulch Niedźwiedź, a wy, jeżeli naprawdę chcielibyście wspomóc to, co robię, no to możecie rozważyć na przykład zostawienie lajka, subskrypcji, komentarza, albo skorzystanie z opcji wspierania kanału, do której link znajdziecie w opisie tego filmu. Ale czekajcie, bo najpierw słowo dla sponsora. A sponsorem dzisiejszego materiału jest polskie darmowe MMO Broken Ranks. Broken Ranks to izometryczne MMO, duchowy spadkobierca Taerna. Można rzec taki Taern 2.0, w którym udajemy się do fantastycznego, mrocznego świata. Sam pograłem swego czasu nieco w gierkę i mogę potwierdzić, że fabuła jest tam na odpowiednim poziomie. Gra być może wciąż ma kilka mniejszych problemów, ale regularne aktualizacje starają się ich pozbywać, a skoro mowa o aktualizacjach, to gra niedawno doczekała się całej masy usprawnień i zmian. Dodano 3 nowe instancje, a co z tym idzie? Całe zaplecze fabularne i questy z nimi związane, więc gracze PvE będą mieli co robić. Wprowadzono też system osiągnięć, a także targowisko, gdzie gracze mogą wystawiać znaleziony sprzęt, by sprzedawać go innym graczom. Dla wyjadaczy PvP także znajdzie się coś nowego, ponieważ dodano arenę i system turniejów PvP, a co z tym idzie, także specjalne ligi i osiągnięcia turniejowe. Poza tym poprawiono balans, naprawiono znane błędy i dodano mnóstwo usprawnień i funkcjonalności, wprowadzając przy tym system rekrutowania znajomych, więc jeżeli grasz już w Broken Ranks i zaprosisz jakiegoś ze znajomych do gry, to oboje dostaniecie specjalne nagrody. Może z czasem założycie gildie, które teraz doczekały się możliwości zakupu własnych działek. Jak więc słyszycie, Broken Ranks ma się świetnie i to idealny moment, by spróbować swoich sił w tej grze, w szczególności, że produkcja ta jest całkowicie za darmo, a grając w nią wspieracie polski game dev. A teraz wróćmy do materiału. A tematem dzisiejszego odcinka będzie oczywiście Rings of Power, a dokładniej 7 odcinek tegoże serialu od Amazona, który jest umiejscowiony w uniwersum Władcy Pierścieni. To także przy okazji 7 odcinka twórcy tego serialu, dwie osoby odpowiedzialne za to, jak ten serial wygląda, postanowiły jakkolwiek ustosunkować się do argumentów widowni, która, no powiedzmy, nie do końca jest zadowolona z niektórych rzeczy, które w serialu się znalazły lub się nie znalazły. Najpierw o 7 odcinku. 7 odcinek niektórzy uważają, że jest najlepszym spośród wszystkich, które do tej pory powstały, inni twierdzą, że w sumie jest to odcinek o niczym. Ja utożsamiam się raczej z tą drugą grupą, która uważa, że rzeczywiście był to odcinek znów o niczym i pokazuje on dobitnie jeden z największych problemów serialu, czyli ten wspomniany już przeze mnie pacing. Nie chodzi o to, że pod względem wizualnym ten serial jest zły, nie chodzi nawet o grę aktorską, która w przypadku Galadrieli oczywiście mogłaby być lepsza, bo Galadriela jest postacią nie tylko źle napisaną, ale także moim zdaniem totalnie źle zagraną. Problemem tego serialu jest sama historia, która zdaje się, że jest zbyt bardzo rozciągana. No i tutaj twórcy serialu odnieśli się do tego argumentu, twierdząc, że właśnie przecież na tym polega Władca Pierścieni, że jest to taka powolna historia i chcieli oddać ducha Tolkiena. I tutaj trzeba się zgodzić. Rzeczywiście, Władca Pierścieni jako opowieść jest dość rozciągnięty. Jeżeli ktoś czyta o Władcy Pierścieni, to wie dokładnie, o czym mówię. Kiedy to zanim Frodo w ogóle wyruszy z Szaje, to mamy pół książki o jego przygotowaniach. Jednakowoż Władca Pierścieni, pomimo tego, że ciągnie się tą historią, to właśnie na przestrzeni tego wstępu, powiedzmy, przedstawia nam sam świat, buduje ten świat, pokazuje jego kulturę i mimo tej wolnej historii opowieść dalej wciąga. Jesteśmy zaciekawieni tym światem, w który jesteśmy w stanie uwierzyć. Władca Pierścieni, Pierścienie Władzy tego nie robią. Historia jest powolna, ale równocześnie jest to historia dosłownie o niczym. Historia, którą dałoby się opowiedzieć na przestrzeni maksymalnie 2 odcinków. Podobnie było z tym epizodem. Epizodem, który w sumie nie ruszył historii w żaden sposób. W odcinku 7 było raptem kilka ważnych, istotnych dla fabuły scen, jak chociażby scena z tym, że pojawili się kultyści i zagrozili Harfutom, przy czym wątek Harfutów dalej leży i kwiczy. Mimo wszystko był i tak lepszy niż przy okazji poprzednich odcinków, ale dalej jest to najsłabszy element historii serialu. Harfuci są totalnie z grzyba, ich kultura nie ma sensu, ich zachowanie nie ma sensu, budowa społeczeństwa
totalnie nie ma sensu, ale żeby to wytłumaczyć, trzeba byłoby się nad tym pochylić i poświęcić temu cały materiał. No ale mamy Harfootów, mamy rannego Halbranda, zaś większość odcinka skupia się na wielkiej wycieczce Galadrieli i syna tej głównej bohaterki Bronwyn. No i znów, miałem takie bardzo solidne wajby z oglądania serialu na CW, amerykańskiej stacji, która słynie z niskobudżetowych produkcji. Tak jakby twórcy scenariusza nie do końca wiedzieli, co mogą wepchnąć do tego odcinka, żeby wydłużyć go do tej godziny ponad, więc wepchnęli prosto podróż, spacerowanie po płonącym lesie. I o ile uważam, że sam design, wizualia tego odcinka były spoko, naprawdę podobało mi się oddanie tego zagrożenia, tego nowo powstającego Mordoru, tak liczyłbym na odrobinę więcej głębi, chociażby w dialogach, bo właśnie na tym polegał Władca Pierścieni, że kiedy już dochodziło do dialogów, nosiły one jakąś głębię, jakieś przesłanie, brzmiały jakby rzeczywiście były wyciągnięte z bajkowej, fantastycznej krainy. O to w tym chodziło. Twórcy jednak nie do końca rozumieją, czym jest fantastyka i pokazują to na przykład ustosunkowując się do kolejnego argumentu ludzi oglądających serial, czyli na przykład włosów elfów. Twórcy serialu twierdzą, że włosy elfów, które są takie krótkie albo łysi elfowie, nie są wcale dziwni, no bo Tolkien nigdzie nie powiedział, że włosy elfów są tylko i wyłącznie długie. Tolkien nie powiedział także, że elfy nie miały żadnych zmian kulturowych na przestrzeni kilku tysięcy lat swego istnienia. No i twórcy twierdzą, że byłoby dziwne, gdyby każdy elf miał długie włosy, no bo to nie wyglądałoby naturalnie, bo nienaturalnym jest to, że zmiany w modzie czy zmiany w kulturze nie następują na przestrzeni lat. I tutaj właśnie jest pies pogrzebany, bo to pokazuje, że twórcy nie rozumieją, na czym polega fantastyka. Fantastyka z definicji ma przedstawiać świat fantastyczny, czyli taki, który różni się od naszego własnego, a elfy z definicji nie są ludźmi. No i między innymi dodanie elfom długich włosów, z czym w sumie większość społeczeństwa na świecie utożsamia elfy, głównie za sprawą trylogii Petera Jacksona, ale nie tylko, bo przecież i wcześniej mieliśmy już mniej więcej takie oddanie elfów w różnych tam artystycznych przedstawieniach i Władcy Pierścieni, i Dungeons and Dragons, i tak dalej, tak dalej. No ale przedstawienie elfów z długimi włosami sprawia, że czujemy, że rzeczywiście mamy do czynienia z inną rasą, że mamy do czynienia z czymś, co nie jest człowiekiem. Natomiast wizja twórców Władcy Pierścieni stara się te elfy jak najbardziej spłycić, jak najbardziej upodobnić do ludzi, no i ich zdaniem to jest dobry manewr, bo to urealnia to, co widzimy na ekranie. Problem w tym, że Władca Pierścieni nigdy nie miał być aż tak realny do bólu. To miał być świat, który możemy uwierzyć, ale nie dlatego, że jest bliski naszemu własnemu, tylko dlatego, że jest oparty na pewnych fundamentalnych zasadach stworzonych przez twórcę tego uniwersum i się ich trzyma. Bo gdy coś trzyma się wcześniej ustalonych reguł, no to my jako czytelnicy, jako odbiorcy danego uniwersum, jesteśmy w stanie w to uwierzyć, potrafimy się zgłębić w nie, bo potrafimy stworzyć pewną mapę połączeń, która tłumaczy nam, skąd się wzięły pewne rzeczy. To jest właśnie przykład tego, na czym polega dobre światotwórstwo. Coś, czego Rings of Power nie posiada, bo twórcy nie wiedzą, że nawet popełniają błąd. I nie ma co się dziwić, biorąc pod uwagę, że są to ci sami twórcy, którzy na argument Galadrieli w Numenorze odpowiadają, że przecież Tolkien nigdy nie napisał, że Galadrieli nie było w Numenorze, więc mogła być. No i wiecie, o ile taki argument jeszcze mógłby przejść w stosunku do malutkich zmian pokroju właśnie koloru skóry elfów, bo Tolkien rzeczywiście nigdy nie powiedział, że konkretnie każdy elf ma białą skórę, więc w teorii dałoby się to jeszcze jakoś pociągnąć i powiedzmy, że dałoby się to zaakceptować. To jednak przy tak ogromnych odchyleniach od materiału źródłowego mówienie Tolkien nigdy nie napisał, więc może być, jest dość głupie, bo to by oznaczało, że na przykład krasnoludy mogą być wojowniczymi amazonkami, bo przecież Tolkien nigdy nie powiedział, że nie są, tak? Powiedział, że są wojownikami, że mają brody, ale nie powiedział, że nie są amazonkami. Krasnoludy mogą być też gigantami niekiedy, bo owszem, Tolkien wspominał, że to są osoby o niskich, krępych budowach, ale nigdy nie powiedział, że być może gdzieś wśród nich nie ma gigantów i tak dalej, i tak dalej. Tą argumentacją możemy dowolnie zmienić materiał źródłowy. I najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że to pokazuje także hipokryzję twórców, bo z jednej strony twierdzą, że oni robią tylko to,
co mogą zrobić, no bo przecież skoro Tolkien napisał, no to coś mogło się wydarzyć. Z drugiej strony, kiedy na przykład mówią o tych włosach elfów, to tłumaczą, że chcą być jak najbliżej Tolkiena, równocześnie zmieniając materiał źródłowy, do którego jednak mają jakieś prawa, bo skoro i tak w Rings of Power pojawiły się już wzmianki o Silmarillach, no to do czegoś tam muszą prawa mieć. Mają więc jakiś tam materiał źródłowy i nawet kiedy już go posiadają, to się go nie trzymają. Czyli nie trzymają się materiału źródłowego, kiedy im to nie jest na rękę, tłumaczą się materiałem źródłowym, kiedy chcą wytłumaczyć jakąś bardzo kontrowersyjną zmianę, lub twierdzą, że Tolkien o czymś się napisał, więc mogło się wydarzyć, bo oni bardzo dobrze znają lore Śródziemia i Tolkiena i starają się oddać jego ducha. I dlatego między innymi Galadriela jest taka, a nie inna, bo oni wiedzą, że Galadriela to była wojowniczka i rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na to, w jaki sposób Tolkien Galadriele, a raczej pochodzenie jej imienia tłumaczył w swoich tam jakichś tekstach, no to możemy dojść do wniosku, że była to wojowniczka. Jak najbardziej jestem w stanie to kupić. Ale jeżeli zagłębimy się bardziej w to, jak Tolkien tworzył postacie żeńskie, jak Tolkien kreował swój świat, tak zobaczymy, że zazwyczaj kobiety, nawet jeżeli są to wojowniczki, dalej opierają się na bardzo silnych cechach kobiecych. Natomiast mężczyźni mają silne cechy męskie. Natomiast w Rings of Power nie mamy w zasadzie tutaj do czynienia z jakimikolwiek kobiecymi cechami u Galadrieli, a raczej cechami męskimi, które są wypaczone, bo ona nie zachowuje się prawdziwie męsko, co zresztą tutaj jeden z komentatorów artykułu, który czytałem, bardzo ładnie podsumował, twierdząc, że Galadriela jest parodią męskości, bo mężczyzna nie zachowywałby się w ten sposób. Mężczyzna brałby na barki ciężar swoich decyzji, nie poświęcałby swoich własnych poddanych, traktując ich jak pionki i tak dalej. Galadriela jest wszystkim tym, co może być najgorsze w męskości i to ma właśnie przedstawiać jej wewnętrzny konflikt jako bohaterki, a gdy w końcu być może w piątym sezonie ewoluuje do takiej pełnoprawnej, dobrej postaci, to może wtedy właśnie zacznie przejawiać jakieś elementy kobiece. No niby fajnie, ale to wszystko nie pasuje do Władcy Pierścieni, jak wspominałem przy okazji już wielu moich materiałów. Siódmy odcinek, chociaż miał potencjał i zaczął powoli budować jakiś moment kulminacyjny, no to, tak jak wspomniałem wcześniej, cierpi na ten pacing, jest po prostu zbyt wolny. To, co boli mnie jeszcze bardziej, to ten budżet, który podobno gdzieś tam się znajduje, ale go nie widzę. Zastanawiam się często, dlaczego na ekranie nie pokazują tysiąca stażystów, czy też wygenerowanych komputerowo istot, pokazujących rozmach tego wszystkiego. Na przykład, kiedy widzimy Durina kopiącego w czeluściach Mori razem z Elrondem, no to jakoś trudno jest mi uwierzyć, że książę Durin sam wziął Killow i poszedł tam kopać. No nawet jeżeli chciał to ukryć przed swoim ojcem, no to chyba jako książę ma jakichś swoich przybocznych, no można było pokazać, że ma on też jakąś władzę, że ma jakichś swoich wiernych, swój wierny lud albo jakichś tam innych krasnoludów od Dizy, ale tego nie ma. Ogólnie jeżeli pomyślcie o Mori, to w kółko widzimy dwóch tych samych strażników, króla, księcia i księżniczkę. A gdzie jacyś inni obywatele? To samo jest z elfami, to samo jest z Numenorem, to samo jest z armią Numenoru. Przy czym na Numenorze jeszcze niekiedy były sceny pokazujące jakiś tłum ludzi, ale już w innych sytuacjach, nawet przy tej bitwie czy w tych krainach południowych, mam wrażenie, jakby tych starzystów tam było maksymalnie 20 przy tak ogromnym budżecie. Gdzie jest przedstawienie tego świata w taki sposób, żebym ja był w stanie w niego uwierzyć? Właśnie to jest coś, co Tolkien robił w swoich książkach i przez to one się tak ciągnęły, bo Tolkien starał się pokazywać, że ten świat jest wielki, że ma takie różne kultury. Podczas wjazdu armii do Minas Tirith były opisy tego, skąd przyjechali, ile mieli ludzi i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ta książka się tak ciągnęła. A tutaj nie mamy tego, a mimo wszystko fabuła się ciągnie. Czyli wycięto ducha Tolkiena, który sprawiał, że historia się ciągnie, a i tak mimo wszystko udało im się w jakiś sposób tę historię rozciągnąć jak gacie. No i w sumie nie wiadomo, co z tego chcą stworzyć. Bo Saurona jak nie było, tak nie ma. Podejrzewam, że dopiero drugi, może trzeci sezon pokaże nam pełnoprawnie Saurona, który na ten moment zdaje się być Halbrand, co ma być chyba jakimś wielkim zwrotem akcji, czego też nie kupuję, bo jeżeli Halbrand okaże się Sauronem, Halbrand, który na ten moment pokazuje bardzo dużo elementów dobrych mimo wszystko, to będzie to trochę bullshitowe i niezgodne z duchem Tolkiena, który mówił wprost, że on nie chce pokazywać perspektywy tych
złych. Co zresztą już zostało złamane przy okazji odcinka poprzedniego, kiedy to stworzono nam taką postać Adara, żebyśmy mogli się z nim jakoś utożsamić, żebyśmy mogli zrozumieć jego ambicje oraz czyny. Tolkien wielokrotnie przy okazji różnych wiadach zaznaczał, że właśnie nie chce tego robić, że jest to pułap, że on chce pokazywać perspektywę tylko tych dobrych, bo nie chce, żeby ktokolwiek utożsamiał się ze złem, bo jego zło, które on chciał przeczytać w Śródziemiu, miało być właśnie tym złem. To jest kolejna rzecz, której twórcy tego serialu nie rozumieją, próbując właśnie wpychać te swoje odcienie szarości i zaraz się okaże, że Sauron tak naprawdę chciał dobrze i jedyne, o czym marzył, to stworzenie miejsc pracy dla ciężkiego, pracującego, zniewolonego, orkowego ludu, a zła Galadriela, która jest zła dlatego, że mężczyźni zatrudnili ją swoją ideologią, próbuje go przed tym powstrzymać. No jest to straszne i uważam, że 7 odcinek zdecydowanie nie był najlepszym ze całego serialu i mam nadzieję, że w odcinku 8 rzeczywiście dostaniemy odpowiedzi na jakiekolwiek pytania, które na przestrzeni trwania tego sezonu się stworzyły. A na ten moment dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Napiszcie w komentarzach, co Wy sądzicie o 7 odcinku Rings of Power, o ile go już oglądaliście. Co sądzicie o tłumaczeniu twórców odnośnie decyzji, które zostały podjęte podczas tworzenia tego serialu. Ja chętnie to przeczytam, a na ten moment trzymajcie ciepło. No i cześć!